Well, Jonah got lost in the belly of a crazy whale. Cześć, słowem, witajcie w kolejnym odcinku podcastu specjalnego. Dzisiaj specjalnym gościem po raz kolejny, i to już zaczyna nie być specjalne i mnie to martwi, ale jest Przemek Kujawiński. Cześć, Przemek. Cześć, nikt więcej nie chce z tobą rozmawiać. Prawdopodobnie tak jest, natomiast no, szczerze mówiąc, od razu muszę rozpocząć od technikaliów i słowa wyjaśnienia. Wiem, że miało się dziać tyle, że miał być jeden dosyć znany zawodnik, ale ten znany zawodnik niestety miał kłopoty zdrowotne z mamą, wiecie, o kim mówię, i zaczął grać w NBA i cały czas jestem w kontakcie, ale nie możemy się jakoś zgrać, także niewygodne pytania, lepsze niż u Kuby Wojewódzkiego, pojawią się prawdopodobnie do końca tego roku, ale nie obiecuję, bo walczę od lipca. Także to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wyjaśnić. A druga rzecz, to wiadomo, że jest profil na Facebooku, ale jest też dostępna strona na takim dziwnym miejscu Podcast Garden, gdzie są głównie jakieś podcasty o Jezusie i graniu na gitarze dla Jezusa. Ale on jest na tyle wygodny, że nie ma żadnych limitów. Możecie sobie to odsłuchiwać jak gdyby z zewnątrz, nie posiadając iTunesa. Na iTunesie też to wszystko jest. Będzie wszystko linkowane w tym tutaj podcaście, także sprawdzajcie i tyle. Słuchaj, Przemek, nie wiem od czego zacząć, ale zaczniemy chyba od Legii, bo ty mieszkasz w mieście, gdzie nie lubią Legii, a ja mieszkam w mieście, gdzie nawet kibice niepiłkarscy, wchodząc do sklepu spożywczego i widzą piwa z napisem Lech, odwracają puszki do góry nogami, żeby Lokomotywa była kołami do góry. Ja mieszkam w mieście, w którym ludzie lubią nie lubić Legii, mam wrażenie. Wszyscy chyba nie lubią Legii, ale chyba Legia sobie na to zasłużyła. Poza tym ja to tylko wtrącę, że to jest tak, że Legii nie lubi się przez to, że na przykład jeśli ktoś ma teraz 15 lat, ja pomijam wszystkie jakieś ustawki kibicowskie i to, że Warszawa to chamstwo i w ogóle, to Legia, Śląsk, Wrocław i te kluby takie za czasów komuny, że tak powiem, one nie dawały wyboru dobrym zawodnikom. Tam nie było rynku transferowego, tylko był sygnał jasny, słuchaj, chcesz iść do wojska i ryć po okopach, być gnojonym fala i tak dalej, czy chcesz grać w Legii? A to ciekawe, bo Legia grała wczoraj z Realem Madryt, który miał dokładnie taką samą historię w Hiszpanii. I to był no tak, tylko że był z kolei generała Franco, który no tak, no, ale oni chyba go dalej trochę lubią i nie widzą przeszkód, żeby sprzedawać różne rzeczy związane nawet z nazistami na bazarach. Także oni chyba nie mają z tym problemu, a my mamy, mimo że ci ludzie, którzy tak mówią, że nie lubią Legii, tą podstawą, to co powiedziałem, jest to jest główna podstawa, nawet nie urodzili się w tych czasach. Często słyszę takie głosy od, nie wiem, 20-25-latków, że oni tak robili, jak mój ojciec mi opowiadał, ale jaki to ma związek teraz? Ja wiem, nienawiść nienawiścią, ale wiesz dlaczego ja nie lubię Legii? Ja nie lubię Legii dlatego... O, bo aha, mogę powiedzieć, że nie lubię Legii, to jest interesujące. Nie ostatni dlatego, podcast, że... Przemek. Nie dlatego, tak, to mój ostatni podcast, nie dlatego, że mieszkam w Poznaniu akurat, tylko nie lubię Legii, bo zupełnie kibice Legii bardzo się ucieszą, bo utożsamiam Legię klub z kibicami Legii, a kibice Legii jednak nie robią nam dobrej opinii w Europie. I po raz kolejny wybrali się na wakacje do Madrytu i narobili burdelu. I jako też w połowie Barcelonczyk nie mam nic przeciwko temu, że akurat nie żartuję sobie, ale Alberto nie byłby zadowolony. Alberto nie byłby zadowolony, dokładnie tak. Mój kumpel Alberto z Madrytu nie byłby zadowolony. Natomiast no co, Przemek, uważasz, że co, Arka Gdynia, która jest w Lidze Mistrzów, w ogóle to jest chory sen, ale co, myślisz, że kibice inaczej by się zachowywali? Myślę, że to jest przypadłość polskiej piłki nożnej, że mamy odpowiednie grupy ludzi, które po prostu dążą do, delikatnie mówiąc, konfrontacji ze wszystkimi rzeczami, które są nie nasze, nawet kawałkami od chodnika, także na obczyźnie. Ja tego jednego nie jestem w stanie skumać. W sensie może to jest takie podejście, przerażniemy 5-1 na boisku, więc może wygrajmy na ulicy, nie wiem. Ja jestem ciekawy, co ci ludzie mają w głowie, w sensie jeśli jadą na drugi koniec Europy tylko po to, żeby zrobić zadymę. Wiecie, obstawiam, że mają ze 2,5 promila we krwi. No właśnie, to też jest problem chyba spory. Widzą policjantów na koniach, wydaje im się, że wskrzeszają tutaj idee rycerskie, polskie. Tak. Tego typu rzeczy pewnie, nie? Ale też wiesz co, jedna rzecz. Ja wcale tego nie pochwalam i tak dalej, ale jestem w stanie to zrozumieć, że na przykład, nie wiem, Legia grałaby z Partizanem Belgrad. Kompletnie nie mam w ogóle pojęcia, czy mają zgodę z nimi, ale powiedzmy, jadą do Serbii z klubem, z którym nie mają tak zwanej zgody. Zaczynają się bić. Serbowie też do tego dążą raczej, bo oni są niespokojnym narodem na stadionach.
takie potyczki dwóch krajów, które dążą do, znaczy dwóch krajów, kibiców dwóch krajów, którzy nie mają nic wspólnego z wynikiem, tylko jadą się napieprzać, jeszcze bym zrozumiał z jakimiś, nie wiem, ludźmi z Moskwy, ale jadą do kraju, w którym może i są jacyś ultrasi, może ja o czymś nie wiem i może też się biją po lasach, co pewnie występuje. Natomiast no, oni raczej tak nie robią, że nie chodzą po Madrycie i wybijają wszystko, biją panie. Wiesz, chodzi o to, że znaczy, ja też nigdy nie miałem problemu, jeśli chcesz się z kimś bić, to się z kimś bij, pod warunkiem, że masz zgodę tej drugiej. Przepraszam, to też jest bardzo temat na czasie, ale jeśli masz zgodę drugiej osoby na to, żeby się z nią bić, to bijcie się razem i spoko, tylko no nie róbcie tego w centrum miasta, nie rozwalajcie, nie wiem, witryn sklepowych, nie bijcie się z policją, nie molestujcie pani w restauracji, nie róbcie tych wszystkich innych rzeczy, których my, przeciętni, normalni obywatele, nie chcemy widzieć po prostu, no bo są troszeczkę nie na miejscu i tyle. No. Przepraszam, że wykażę się tej nietolerancją, no ale nie mam tolerancji dużo dla agresji. Znaczy to też nie ma co uogólniać, bo tam nie wiem, na parę tysięcy osób, które tam pojechały, tam tych osób, które były no, tam oczywiście, powiedzmy złymi elementami, to był jakiś promil dosłownie. Tak, no jak zawsze, tylko to jest ten problem, że ten promil się cały czas akceptuje. To jest nie, ten, no że dzieje się. Dzieje że się. Za tydzień ci ludzie wrócą na trybuny, że ci ludzie nie są znani policji w Polsce, a mimo tego wyjeżdżają i to pewnie na zorganizowaną wycieczkę i ktoś ich na tą wycieczkę bierze. Potem pojawiają się na stadionie i nikt nie zamyka tego stadionu przed nimi, czy dostają zakaz stadionowy na tydzień, czy na dwa tygodnie, czy na coś, czy nawet nie wiem, niech to będą dwa lata i potem wracają ci ludzie na te stadiony. Bo to naprawdę jest, w sensie też, że nie dramatyzujmy, to nie jest tak, że tutaj wszyscy kibice Legii to takie straszne zakapiory, które chcą się tylko bić. No pewnie tam jest mnóstwo ludzi, którzy lubi piłkę nożną, które lubi ten klub, dla których jest to coś ważnego w życiu, wiesz, czy jest to rzecz emocjonalna, żeby pójść na stadion, pokibicować swojemu zespołowi, to jest super, tylko no jest ta banda debili też, która pewnie jest mała, ale mimo wszystko to ona robi opinię i teraz albo klub, jako klub musi coś z tym zrobić, albo być może inni kibice też może mogliby coś zrobić, bo ja powiem, że problem polega na tym, że dla tej grupki jest takie troszeczkę przyzwolenie, że wręcz może poczucie dumy, że znowu komuś pierdoliliśmy na wyjeździe, ale super. No, myślę, że to chyba jest główna przyczyna tego, żeby potem mówić, że bo pamiętasz Madryt 2016? No, dokładnie. Ja tam akurat jadłem tapas w knajpie, ale widziałem, jak Józek to przywalił policjantowi. No ale mu zajebał, naprawdę, no. Aż się krew polała i to pies. I teraz zrobimy to samo na naszym stadionie. No ale trudno, no niektórzy ludzie będą niereformowalni i myślę, że temat piłki nożnej już można zakopać, ponieważ niestety, no wąsy Leszka pisze, siwieją z dnia na dzień, widząc to, co się dzieje w Legii, bo ja za bardzo się nie znam, ale mam kontakt z ludźmi, którzy żyją tym mocno. I no jeśli w polskiej lidze nie jesteś w stanie, ja wiem, że zmęczenie Liga Mistrzów i za dużo się od nich wymaga, ale na miłość boską, tam jest sporo obcokrajowców, którzy powinni reprezentować jakąś klasę i nawet w polskiej lidze powinni, nie wiem, stawiać jakiś opór, a póki co, no to oni są tacy sami tu i tu. Znaczy wiesz, ja rozumiem, że jest przepaść sportowa między Legią Warszawa i Realem Madryt i nie mam żadnych wątpliwości, że to jest, że to być może musiało się skończyć tak, jak się skończyło, być może to był faktycznie niski wymiar kary wciąż, że było, myślę, że bardzo. 8-0 czy 9-0, ale i tego nie zrozumiem i tego nie skumam nigdy, pisania o tym i to są dziennikarze mediów, to jest najzabawniejsze, dziennikarze tej nieszczęsnej Gazety Wyborczej, która tak często jest oskarżana o to, że jest antypolska, że w ogóle niszczy wszystko, co polskie, napisali dzisiaj, że to jednak był dobry mecz, że możemy być zadowoleni właściwie z tego, co się wydarzyło w Madrycie, bo jednak no, nie było wstydu. I w tym momencie ja się trochę wstydzę, w sensie, bo ja rozumiem to wszystko, że można było przegrać więcej, że strzeliliśmy gola, że były jakieś sytuacje, że nie było takiego wstydu, jak mógłby być. Ale czy naprawdę chcemy cieszyć się z tego, że mogło być gorzej? Czy chcemy no być taki, czy chcemy mieć taką mentalność? Bo znów na Twitterze, kiedy dyskutowałem z osobami na ten temat i padł taki argument, że Clear Anthony Early wie, że ile go dzieli od LeBrona Jamesa i co z tego, że gra na tym samym poziomie, ale wiadomo, że nigdy mu nie dorówna. Tylko, że ci gracze NBA, którzy grają na tym samym poziomie i są niewyobrażalnie słabsi niż LeBron James, podejrzewam, że oni wychodzą na parkiet, nie myślą o tym, myślą o tym, żeby stawić mu czoła, a potem jak zostaną zmiażdżeni, to nie czują się zadowoleni, nie czują tego zadowolenia, że mogło być gorzej, mógł rzucić mi 45 punktów, a rzucił tylko 35, jestem zadowolony z mojego występu. Tak, bo zrobił to z litości, ale jestem tak zadowolony. Bo tak się niczego nie osiąga w sporcie i to jest odwieczny problem gdzieś tam mentalności takiej sportowej, że ludzie, którzy tak myślą, nigdy na ten wyższy poziom po prostu nie wejdą.
jeśli mamy być zadowoleni z tego, że przegraliśmy 1-5, no to sorry. No i wiesz, z drugiej strony to jest ze mną, jak nie wiem, zdarzało mi się kiedyś częściej, a teraz no niestety coraz rzadziej, ale bywam u rodziców i zdarza mi się obejrzeć z ojcem jakieś wydarzenie sportowe przy okazji jakiegoś weekendu, niedzieli, cokolwiek, obiadku, to mój ojciec zawsze się na mnie denerwuje, bo pamiętam, od kiedy oglądaliśmy jakoś Igrzyska Olimpijskie i Polacy, spikerzy w ogóle mówili, że tam wiadomo, ktoś tam strzela, nie uprawia się w Polsce kajakarstwa, albo nie wiem, inaczej, slalom gigant. Mamy jedną jakąś osobę i ona jest 120 na 140 osób i to jest dobry wynik. Ja zawsze się denerwowałem tym, że tak na dobrą sprawę jedyną osobą, która wychodzi obronną ręką z każdej konkurencji, to jest ta pierwsza. Każda następna to jest porażka, to jest brak sukcesu. Tak. Cokolwiek by się nie stało, to srebrny i brązowy medal to jest porażka. To nie jest, to jest trochę po koreańsku, ale to nie jest powód do dumy, do radości. Ale to jest bardzo po amerykańsku. No to jest ta amerykańska mentalność, że jest jeden zwycięstwa i reszta to przegrani. No tak, ale tak jest. No. To samo się przecież dzieje w NBA. No, masz być zadowolony z tego, że grałeś w finałach? Myślisz, że Golden State Warriors są zadowoleni, bo awansowali do finałów? Że no to akurat zły przykład, ale... Że Oklahoma City Thunder są zadowoleni, bo byli w finałach konferencji? Ale Milwaukee Bucks byliby zadowoleni, że byliby w finałach NBA, widzisz? Znaczy, wiesz, no pewnie są takie sytuacje, że tylko, że czy powinieneś być zadowolony z tego? W sensie, czy nie powinieneś jednak mierzyć... Bo nawet nie chodzi o to, że wiesz, że możesz mieć zadowolenie z tego, że wiesz, Adam Mały, że wykonałeś dwa dobre skoki i to cię powinno zadowalać. Super. Ekstra. No tak. Tylko czy naprawdę chcesz mówić o tym głośno? W sensie, czy chcesz sobie budować takie samo zadowolenie w sobie, że jest okej, okay, bo jednak jest dobrze. W sensie, możesz się tak czuć, no ale może, nie wiem, budowanie, bo ja jestem bardzo mocno przekonany, że język i to, w jaki sposób mówimy i mówimy o sobie, mówimy o świecie, zwrotnie oddziałuje na to, co potem o tym myślimy, w jaki sposób, jacy jesteśmy właściwie. I teraz, jeśli będziesz cały czas powtarzał, że jestem zadowolony z siebie, bo zająłem 17 miejsce na 24 osoby, a mogło być gorzej, no to może już nigdy nie będziesz 16, nigdy nie będziesz 14, nigdy nie będziesz 12. Ale z drugiej strony też nie można, i wiem, że to jest mój błąd, bo w niektórych przypadkach po prostu ograniczenia są na tyle duże, że nie ma co śnić o wyższych celach, ponieważ to składają się różne czynniki finansowe, polityczne, nawet etnograficzne czasami. Nie ma takiej sytuacji, że nie można żądać od kogoś, żeby był lepszy. Tak mówię o przykładzie naszej tej polskiej piłki nożnej. Skoro nie dzieje się za dobrze pod kątem, nie wiem, no tam szkolenia młodzieży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakoś podciągnięte i myślę, że jest najlepsze we wszystkich dyscyplinach, sportach drużynowych. Natomiast dalej to nie jest na takim poziomie, że my musimy co roku pompować balon, jacy to oni nie są fajni, a potem dzieją się rzeczy. Ja myślę, że to jest problem jak szkolenia, problem organizacyjny, problem taki, że nie ma systemu. Pewnie do osoby, które miały okazję trenować w polskim systemie szkoleniowym, w każdym sporcie właściwie, pewnie w większości sportów wiedzą, gdzie tutaj są problemy. I to nie są zmiany, które się wprowadza z dnia na dzień pewnie, więc na pewno pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ja po prostu mówię bardziej o tym, że takie bezwstydne samozadowolenie z porażki 1-5, no coś tu nie gra. No, w sensie... no zdecydowanie, zwłaszcza kiedy dwa gole się strzeliło teoretycznie w protokole. Coś tu nie wiadomo, to może o to chodzi, pomijając fakt, że okej, okay, no można ocenić swoją grę, że grało się dobrze, że miało się szansę, że jednak stworzyło się tę sytuację i to super, ale no ja bym, byłoby mi wstyd trochę mówić, że jest okej. Okay. No nie oszukujmy się, no ja to mówiłem wcześniej przy okazji nawet któregoś podcastu, że no głównym celem Legii jest to, żeby zarobić pieniądze na tej Lidze Mistrzów, a nie do końca zachowywać się sportowo w taki sposób, żeby mówiła tobie prasa, bo to jest ewidentny skok na kasę, bo ta szansa może się już więcej nie powtórzyć, przynajmniej w krótkim okresie czasu i po prostu nic z tego nie będzie, a jeśli przegrywa się 5-1 z Realem, który zrobił to chyba z litości, to też nie ma się z czego cieszyć, a kasa to jest kasa, zawsze zostanie na jakiegoś zawodnika. Wszystko jedno, czy będzie dobrze, czy źle wykorzystane, ale będzie. Dobra, wystarczy Przemek o piłce nożnej, bo już mi jest trochę niedobrze. Przejdźmy na temat, który bardziej dotyczy ligi, którą będziemy oglądali za kilka dni, już nie kilkanaście, już nie miesiąc przed grudniem, moi drodzy, to już będzie w przyszłym tygodniu. Jak myślisz, Przemek? No, nie wiem, szczerze mówiąc, od czego zacząć, bo chciałbym zacząć od tego... Może zróbmy zakłady, kto uklęknie. Kto uklęknie? Ja myślę, że nikt nie uklęknie.
albo przepraszam, albo zdarzą się takie sytuacje, że nie wiem, zdarzy się jeden Chris Jackson, ale wszyscy będą chyba raczej szli w tą modłę, którą widzieliśmy w preseasonie, czyli będą taką przeplatanką stali ze sobą i pokazywali, że są niby razem podczas śpiewania hymnu i USA to jedność i w ogóle super. To może rozwiniemy, o czym mówimy. Mówimy, jeśli ktoś się nie orientuje, futbolista amerykański, quarterback rozgrywający zespołu San Francisco 49ers. Tak. Czy dobrze kojarzę, tak? Colin Kaepernick. Z Polską, może Kopernik, może to jest jakiś... Kopernik, tak, może myślę, że rodzina. Ktoś od Mikołaja tam... Colin Kopernik postanowił wstrzymać się z okazywaniem szacunku hymnu amerykańskiego i klęczy, przyklęka na jedno kolano w momencie, kiedy leci hymn, co spotkało się oczywiście z oburzeniem sporej części opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest taka zasada, że w czasie hymnu się stoi, natomiast on protestuje ten hymn, twierdząc, że i będzie go protestował, dopóki nie zajdą zmiany w Stanach. Chodzi oczywiście o sytuację, przede wszystkim o takie sytuacje, kiedy policjanci zastrzelą niby to przez przypadek, niby to w obronie własnej, nieuzbrojonych, całkiem przez przypadek Afroamerykanów. I tu myślę, że nie ma co wchodzić w ten temat, bo oczywiście są statystyki, które pokazują, że w podobny sposób giną też biali ludzie, w podobny sposób pewnie tak, ale wiesz co, giną Azjaci i tak dalej. W moim przypadku w tym dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że niejako historia zatacza koło i też będziemy zaraz o tym mówić, ale mówię tutaj o sytuacji, kiedy no wiadomo, no Rosa Parks jeździła z tyłu autobusu, żeby coś udowodnić i tak dalej i wtedy policja też biła czarnoskórych mieszkańców USA. Minęło trochę lat, zyskali wolność, zyskali równouprawnienie teoretycznie, bo w niektórych stanach jest różnie, też o tym pogadamy. I nagle z powrotem są dosyć kontrowersyjne wybory prezydenckie, które będą najważniejsze chyba od, nie wiem, 50-60 lat. Przynajmniej będą dosyć wyrównane, powinny być. Wzbudzają sporo kontrowersji i znowu ta policja wkracza do akcji i znowu czarnoskórzy, bądź też innej rasy ludzie są bici przez policję bez powodu i na głupim przykładzie Chicago, nie wiem, w ciągu jednego miesiąca okazało się, że są skargi na policjantów, którzy nie do końca stosują się z takimi głupotami, jak zasłaniają obligatoryjne kamery, które mają na swoich mundurach, albo podnoszą klapy w radiowozach, żeby wideorejestratory nie nagrywały nic, mówiąc, że samochód się przegrzał w jakichś stanach, gdzie jest naprawdę ciepło i jest naprawdę bardzo słabo dla samochodów, które są dosyć leciwe. No i to trochę zatacza koło, że znowu będzie tak, że policja może być ponad to wszystko i nic się nie zmieni w tej materii. Oni będą strajkować, oni będą mówić i nastąpi kolejny podział, który cofnie ich po prostu w tym całym, nie wiem. Ja myślę, przecież ja bym nie wchodził bardzo, bardzo głęboko w to wszystko, bo to jest bardzo skomplikowane. Ja, jeśli mogę się podzielić moimi doświadczeniami ze Stanów Zjednoczonych, to są takie, że czuć, jeszcze ja byłem akurat na południu Stanów, na Florydzie i w Georgii, i tam czuć, bardzo mocno czuć ten podział rasowy i czuć, że z obu stron, że jest takie poczucie, że biali i czarni jednak nie trzymają się razem. Dla mnie było to szokujące, bo wydawało mi się, że wiem, co to jest rasizm. Okazało się, że nie miałem pojęcia, co to jest rasizm, bo dopiero tam odczułem to na własnej skórze. Też w drugą stronę, bo ja też byłem tam, zostałem z powodu koloru mojej skóry potraktowany w pewien określony sposób, więc pierwszy raz w życiu byłem ofiarą rasizmu gdzieś tam, czy jakiś tam zachowań. Byłeś zmolestowany rasistowsko? Nie, ale nasłuchałem się kilku rzeczy na swój temat od dwóch czarnych dżentelmenów w bandanach. W samochodzie z teledysku Snoop Dogga, którzy podjechali i postanowili wyrazić swoje zdanie na mój temat, nie pytani. I to nie jest nic przyjemnego, więc obstawiam, że w drugą stronę też nie jest nic przyjemnego. Natomiast cała historia tej Stanów Zjednoczonych oczywiście no, ciągnie za sobą to, że mimo wszystko ten rasizm ze strony białych, ze strony czarnych jest dużo bardziej widoczny, dużo bardziej na świeczniku. I cała historia, bo to też nie jest tylko kwestia rasizmu, ale też kwestia uprawnień, które ma policja amerykańska i jakiegoś takiego poczucia zagrożenia, które ci policjanci w sobie mają, co powoduje, że sięgają po broń. I tak jak mówiłem, to nie są tylko czarni ludzie, którzy giną w ten sposób, zastrzeleni przez policję bez żadnego właściwie powodu, czy bez jakiegoś większego powodu. Więc ja bym nawet nie wchodził w to, jakby w te tematy tej... Już socjoekonomiczne, socjopolityczne, socjologiczne i tak dalej. Bardziej, co jest dla mnie bardziej interesujące, to fakt, że Colin Kaepernick, nasz swojski Kopernik robi tutaj protest tego typu,
Czy ma to jakieś znaczenie, czy nie, możemy o tym dyskutować. Ja się Wstrzymał zastanawiam. Heyman ruszył Stany, tak? Tak, ja się zastanawiam, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach, przepraszam, w NBA, bo w NBA jest dużo tych graczy takich, którzy szczególnie w ostatnich latach dosyć głośno, czy dosyć otwarcie mówili o pewnych rzeczach. I to są ci najwięksi, bo to i LeBron James, i gracze Golden State Warriors przecież też chyba wychodzili w koszulkach z groźliwymi hasłami na rozgrzewki. I były takie akcje tutaj w ciągu ostatnich kilku lat w NBA. I teraz pytanie, czy ktoś z nich zrobi to, czy odwali Chrisa Jacksona znowu? Znaczy, z Chrisem Jacksonem to było tyle inne, że Chris Jackson jednocześnie manifestował jakoś swoją inność religijną. Tak, no tak. No, i to tak. Mogło przeszkadzać. Gdyby to się stało teraz w dobie tych czasów, bo wtedy to jeszcze aż tak nie była napięta ta struna islamska, że tak powiem, ale to, co się, gdyby to się stało teraz tutaj, to, no to był odbiór byłby straszny. Straszny, na pewno. No to nie, nikt by go nie wspierał. Nie widziałbym nawet żadnej nici porozumienia, żeby Adam Silver, tak jak z sytuacją, która ma miejsce w Charlotte, w ogóle w północnej Karolinie, nie widzę w ogóle nikogo, kto by go wspierał. To byłby od razu nawet nadużycia w stylu akt terroryzmu i wspieranie ludzi, którzy przecież rozwalili nam dwa piękne wieżowce. No myślę, że a tutaj jest taki proteścik, wie, że no leci sobie ten hymn, można wstać, usiąść albo uklęknąć. I tak. Jeśli ktoś oglądał pierwszy odcinek ostatniej serii South Parku, to wie, o co chodzi. Jeśli nie, to polecamy. To jest doskonałe zwierciadło tego, co się dzieje obecnie w Stanach, mimo że zmieniono nieco konwencję tego serialu, bo teraz wszystko dzieje się jak gdyby naprawdę jak w serialu, a nie, że każdy odcinek to tak naprawdę inny epizod i można go obejrzeć, wycinając go z serii, położyć koło siebie i to dalej gra, no to tam się dzieją rzeczy, które no, aż cisną się na usta, no bo te wybory prezydenckie, ta cała sytuacja z tym niezgadzaniem się z hymnem, to mimo wszystko są sprawy, które dzieją się koło siebie, ale są bardzo, ale to bardzo powiązane ze sobą. Tak, tak, no to jest kwestia jakby dwóch ideologii, które walczą ze sobą, są zwalczane. I nawet mamy tego próbkę w Polsce. Jak może wyglądać podzielenie kraju na, nazwijmy to, dwa obozy? I to już nie mówię o tych wyborach, które były teraz, tylko zawsze opozycja, zawsze większość rządowa, wszystko jedno, która z tych partii była na czele, zawsze tak było. I były takie same formy protestu i też podziały są no, zauważalne no, teraz. No, wystarczy, no, nie wiem, no, głupie sytuacje z premierą filmu Smoleński. To od razu można zobaczyć, kto jest gdzie, po której stronie tego konfliktu, albo jest po środku, albo... Co gorsze, i to jest na przykład straszne dla takich ludzi jak ja, to jest to, że jesteś właśnie zmuszany do tego, żeby się opowiedzieć. Czyli zmuszają cię do tego, że albo stoisz na hymnie, albo klękasz. No wiesz, ale w jaki sposób jesteś zmuszony? Zdefiniuj to. W sensie znaczy, takim społecznym, że obserwujesz to i tak. Jest presja społeczna, tego cokolwiek powiesz, będzie to zinterpretowane w ten sposób, że ludzie zinterpretują to, że to w tym razie ty jesteś z tych. Tak, a potem ale... powiesz coś innego, a to jednak jesteś z tych. No to wyobraź sobie Przemek i wyobraźcie sobie słuchacze. Ja też nie wiem do końca, czy to nie był jakiś głupi, fejkowy żart, ale z tego co widziałem, pojawiło się to na głównym fanpage'u mojej dzielnicy kochanej warszawskiej, czyli warszawskiego Bemowa. Tutaj żaden pun intended, po prostu fajna dzielnica. Dla mieszkańców Bemowa, tylko właśnie nie znam szczegółów, czy tam trzeba po prostu mieć jakąś tą kartę warszawiaka, czy kartę bemowiaka, bo też coś takiego jest u nas chyba... Bezpłatny seans filmu Smoleńsk na koszt ratusza. Spoko. To, rozumiesz? Jak bezpłatne, to idę. No bezpłatne, ale wiesz, z drugiej strony to jest też niesie ze sobą taką falę takich prostych, malutkich rzeczy, że wiesz, ja pójdę na ten film, to wiadomo, że pójdę nie w celu, broń Boże, wyśmiania, ale nie pójdę w celu też popierania tego, co tam się dzieje. Natomiast kiedy pójdzie pani Kowalska z klatki schodowej przy ulicy Baborowskiej, i ona chodzi z panią Iksińską razem do kościoła. I ona jedna jest za tymi, druga jest nie do końca za tymi, ale coś tam popiera. One jedna zobaczy drugą na tym filmie, mimo że ta druga powie, że nie było. I nagle, wiesz, powstaje kłopot. Rozumiesz? Mówię o takich małych sąsiedzkich rzeczach. I... Swoją drogą, tak mi się skojarzyło, to taki darmowy pokaz filmu Smoleńsk z tym, jak dałeś mi za darmo książkę tego Marka. Dziękuję. Naprawdę. Bardzo szalenie miła uwaga, Przemek, bardzo. Ale myślę, że poziom jest utrzymany. Tak, generalnie poziom artystyczny bardzo podobny. Poziom artystyczny, tak. No ale co my tam możemy, Przemek, wiedzieć, skoro mieszkamy w Polsce? Wracając do sedna, to teraz wyobraź sobie sytuację. LeBron James
LeBron James klęka. Powiedział, że tego nie zrobi, ale wyobraźmy sobie, że dochodzi do momentu. LeBron James klęka w czasie hymnu. Co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Dzieci nawet w Radomiu klękają, bo zrobił to LeBron James. Po prostu. Wszędzie, nie. Jeśli robią to tacy zawodnicy, no to po prostu na zasadzie prostej charyzmy. Nawet się nie zastanawiamy, czy to jest słuszne, no ale hej, on to zrobił. No i właśnie teraz pytanie, czy nie powinien? Bo jeśli, znaczy pytanie, w co wierzymy? Czy wierzymy w to, że tego typu protesty mają sens? Dla mnie osobiście mają sens pod tym względem, że zwracają uwagę, pomijając intencje, czy Colin Kaepernick rozumie te wszystkie zagadnienia, czy ich nie rozumie, ja sam nie wiem, czy ja je wszystkie do końca rozumiem, ale zwracają uwagę na problem, bo problem istnieje, niewątpliwie. I po którejkolwiek stronie się opowiadasz, musisz przyznać, że istnieje problem, no bo giną ludzie i ten problem rasowy istnieje w Stanach Zjednoczonych. I teraz pytanie, czy taki zawodnik jak LeBron James nie powinien właściwie zrobić tego, bo zasięg tego będzie nieporównywalnie większy, bo w najgorszym wypadku zmusi ludzi do tego, żeby się zapoznali z tematem i żeby się zastanowili nad tym, bo teraz pewnie większość ludzi się nad tym nawet nie zastanawia, w sensie że większość tych opinii takich typowych redneków, na przykład typu policja broni naszego życia tutaj, więc mają prawo zrobić co chcą. I mówiąc to przy 60 na godzinę wyrzuca browara ze swojego pick-upa. Tak, i pewnie większość opinii z kolei wiesz, zjaranego liberała, który właśnie opuścił 17 zajęcia w tym na swoim 9 roku studiów, typu, że policja wywalić ich, nie potrzebujemy policji, wolność i tak dalej, no to są opinie, w których nikt nic nie przemyślał i nie zna tematu i tak dalej. Być może, gdyby LeBron James zrobił coś takiego, a nie Colin Kaepernick, który znany jest tylko ze swoich astronomicznych osiągnięć, to może to by coś zmieniło. Bo to jest, wiesz, ja tylko, że dokończę, bo tak się zastanawiałem zawsze, co by było, jakby Michael Jordan w swoich najlepszych latach był takim gościem, który wypowiadałby się na takie społeczne tematy. Czy Michael Jordan nie byłby w stanie zrobić większej różnicy niż, nie wiem, papież nawet? Myślę, że tak. I Jordan teraz, bo bodajże 2 miesiące temu Jordan wystosował jakiś tam list dotyczący tam przemocy policji i w ogóle sytuacji w Charlotte i powiedział, że tam przekazuje jakieś pieniądze na jakąś fundację. I myślę, że to jest trochę taki ruch za późno, że jak był przy piłce i był w karierze, to jeszcze mógłby coś skórać. Teraz to jest Michael Jordan, przepraszam, którego w ogóle nie rozumie młodzież, bo jest LeBron James i to jest dla nich już coraz bardziej oddalona postać. Wiadomo, jeszcze nie jest to tak jak Bill Russell, ale mimo wszystko to nie jest gość, który może im coś przekazać, myślę. No a wiesz, a to byłyby nagłówki. Byłyby, ale wyobraź sobie inną sytuację. Wszyscy, LeBron James jest czarny, Michael Jordan jest czarny. Co by się stało, gdyby, nie wiem, no, to już jest hardcore, ale Steve Kerr uklęknął podczas hymnu. Wtedy ta sytuacja zeszłaby z toru rasistowskiego i zostałaby na torze Ameryka. Bo jak na razie to będzie tylko podniesienie prawej pięści, pokazanie, że czarne pantery są w lesie i zaraz wpieprzą ci dupę w krzakach. Mecz Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Steve Kerr, Popovich klękają razem w czasie filmu. Tak, klękają razem i nie wiem, i śpiewają Kazachstan was so great. Nie, ale to jest bardzo ciekawe pytanie. Co by się wtedy wydarzyło? Dirk Nowitzki klęczy. Mówi, ej, mieszkam w Ameryce tyle czasu, ale to, co się dzieje, zmusza mnie do tego, żeby uklęknąć przy waszym hymnie. Jak, dokładnie, jak zinterpretowaliby to ludzie w Stanach? W sensie, czy kurczę, to jest pytanie, które mnie bardzo ciekawi. Ja myślę sobie, że zaletą tego wszystkiego, największą zaletą tego wszystkiego jest to, że ludzie zaczęliby się interesować tematem, bo to jest to samo jak temat tego nieszczęsnego prawa toaletowego w Charlotte, z którego powodu tak. Adam Silver zdecydował się na zmianę miejsca rozegrania meczu gwiazd. I teraz rzecz w tym, że wiesz, czytam komentarze gdzieś tam w Polsce i chociażby takiej w Polsce, myślę, że w Stanach jest podobnie, i widzę, że większość ludzi nie ma pojęcia, o czym jest to prawo. W sensie dla takich, wiesz, konserwatywnej części tych kibiców polskich na przykład, prawo mówi, jest super, bo zakazuje transseksualistom czy ludziom przebranym za kobiety wchodzenia do kobiecej toalety. I nikt tak naprawdę nie ma pojęcia, o co w tym chodzi. A samo prawo jest tak głupie, jest tak głupio sformułowane, że powoduje problem, z którym niby miało walczyć, bo oczywiście ta część konserwatywna czy prawicowa w Stanach postanowiła walczyć z osobami tak zwanymi transgenderowymi, transseksualnymi, osobami, które zmieniają płeć na przykład,
Właśnie w obawie przed tym, że na przykład facet wchodzi nagle do damskiego kibla. Według nich facet, ponieważ wydaje się facetem. Natomiast prawo mówi o tym, że masz korzystać z toalety publicznej, która jest zgodnie z twoją płcią, którą masz w akcie urodzenia. I teraz jest mnóstwo osób, które przeszły już zmianę płci. Jest mnóstwo osób, które wygląda jak facet, ale w swoim certyfikacie ma wpisane, że jest kobietą. I teraz pytanie, co to ten gość, de facto facet, ma wejść do kobiecego kibla, bo zgodnie z prawem to powinien zrobić. I to prawo właśnie tworzy takie paradoksy. I z tego powodu nawet mnóstwo grup religijnych pogrzebało ten przepis. Czyli, w wolnym tłumaczeniu na polski, bo ja tam nie powiem, czytałem o tym, ale wydawało mi się, że do tego jeszcze, do tej ustawy, nazwijmy to, dochodziły jeszcze czynniki innego typu, w sensie nie możemy obsługiwać znaczy możemy nie, odmówić obsługi homoseksualistów w sklepie tak, i mówiąc ta ustawa, z palcem ta ustawa, te pedale. Aha, ta ustawa cofnęła też prawo antydyskryminacyjne. Dokładnie. I to jest chyba największy problem. No, tak. To jest też największy problem tutaj z punktu widzenia ludzi, którzy tutaj walczą przeciwko tej ustawie. Natomiast z punktu widzenia ludzi, którzy popierali tę ustawę, no to oni zawsze argumentowali, chodziło o te toalety. Co jest absolutną bzdurą, bo właśnie sprawili, że z waszej perspektywy gość, który wygląda jak facet, wchodzi do damskiej toalety i robi to zgodnie z prawem. Więc cokolwiek sądzisz na ten temat, w sensie ja nie mam konserwatywnych poglądów, jestem bardziej niż liberalny, więc nie robi mi to najmniejszego problemu. Zresztą nie wiem, dlaczego prawo miałoby ingerować to, kto do jakiej toalety wchodzi. W sensie, jeśli ktoś wchodzi do toalety i robi zadymę i robi problemy, no to wtedy prawo powinno dopiero wkroczyć, natomiast nie wcześniej. Ufajmy ludziom i zakładajmy, że ludzie są dobrzy. Wiem, że się nie jestem w mniejszości, bo większość ludzi nie ufa innym ludziom. Więc po co tworzyć prawa, które wchodzą ci do kibla, no ale cokolwiek, no niech, nawet jeśli tworzone jest takie prawo, bo ktoś uważa, że ludzie, którzy zmienili płeć, nie powinni korzystać z tej czy z tej toalety, no to kurde, można było to zrobić mądrze po prostu. A poza tym nie zostało zrobione i tyle. A poza tym to jest też tak, ja nie będę wytykał palcem kraju, który jest naszym sąsiadem, ale są takie rzeczy jak wybory i są takie rzeczy, które powodują, że te wybory należałoby szanować. Każdy stan w Ameryki jest jak gdyby osobnym państwem. Ma osobne przepisy, które bardzo często się powtarzają, bardzo często potrafią być różne w jakichś głupich rzeczach i nie można doprowadzać, ja wiem, że to, co się dzieje teraz w Charlotte, no to jest jawna dyskryminacja i rzecz, która jest, nie jest dobra, ale jeśli ludzie mieszkający w tym stanie albo grupa reprezentantów tego stanu, chociaż to też nie jest proste, bo w Polsce przecież nikt nie głosował na partię, która rządzi, a wszyscy narzekają na nią, no z wiadomych przyczyn, ale mimo wszystko narzekają, także no, były wybory, hej, gdzie byliście, to powinno się uszanować to, że no trudno, no zapadła taka decyzja i trzeba byłoby jakoś rozmawiać, a nie nagle, że oni są źli, zabieramy im mecz gwiazd i tak dalej, bo to jest, tak trochę wygląda jakby, wiesz, ten stan Północnej Karoliny przez swoją głupotę albo głupotę tych kilku osób, które to tam przegłosowały i ustanowiły, dzieje się jak się dzieje. I no dobrze, ale to widzisz, to jesteśmy po dwóch stronach w takim razie barykady, bo na to pytanie do ciebie, czy NBA powinno ingerować w takie rzeczy? Czy NBA powinna jako liga powinna wypowiadać się w kwestiach społecznych, w kwestiach światopoglądowych w ogóle? Powinna, jeśli w jakikolwiek sposób mogłoby to dotykać ligę, ale bezpośredni sposób, a nie, że w najbliższej przyszłości. Bo to nie jest tak, że Jason Collins nie może wejść teraz do toalety. Ale to absolutnie nie dotyka ligi. W sensie to jest no właśnie, absolutnie zgoda. Więc ale pytanie, czy jeśli liga jako może zrobić, bo wychodzimy z założenia, że liga to Adam Silver. W sensie liga ma taki światopogląd, jaki ma Adam Silver i ludzie go otaczający. Na razie najwyraźniej Adam Silver jest w Polsce, byśmy powiedzieli, nieładnie lewakiem. Jest liberalną osobą po prostu, która ma takie, a nie inne poglądy, więc liga ma takie same. I teraz mi jest łatwo powiedzieć, że liga powinna takie rzeczy robić, bo to są też moje poglądy. W sensie ja jestem bardzo blisko światopoglądowy z Adamem Silverem, więc jest mi bardzo łatwo powiedzieć, że spoko, dobrze, że liga wywołuje takie naciski, bo to jest jakby nacisk na polityków w tym momencie. Nacisk, który zrobiła nie tylko liga, bo też zrobiło je mnóstwo firm na przykład. Mnóstwo firm, bardzo dużo firm. Mnóstwo artystów, którzy podwoływali koncerty i tak dalej, więc to nie była tylko NBA. Ale teraz pytanie, mówię, mi jest łatwo powiedzieć, że to dobrze, bo uważam, że jest to moralnie dobre, co zrobiła nam Silver, ale to są moje poglądy.
Jeśli ktoś ma inne poglądy, to pytanie, czy w ogóle godzimy się na to, żeby taka instytucja jak Liga Sportowa wypowiadała się w kwestiach światopoglądowych czy w kwestiach społecznych? Wiesz co, gdyby się okazało, że jest transseksualista w NBA i on nie został wpuszczony do toalety w Charlotte, przenosił mecz gwiazd. Jeśli nie, słuchaj, no to są sprawy polityczne, dzieją się inne rzeczy. To dlaczego na przykład Adam Silver, z drugiej strony to teraz rozumiem, dlaczego nie było ostatnio meczu gwiazd w Chicago? Bo co, bo tam jest za duża przestępczość i tak dalej. Adam Silver mógłby to samo powiedzieć, że nie Jasne, no urządził dlaczego, meczu dlaczego, gwiazd. dlaczego Liga co roku jeździ i rozgrywać mecze w Chinach? Na przykład, Gdzie skoro łamane tam... są prawa człowieka. Dokładnie, też. Więc to jest taka trochę podwójna moralność. A, to Mało jest tego, hipokryzja, oczywiście. Wychodzi też na to, że ja wiem o tym, że WNBA jest jak gdyby pod NBA i to, co NBA zrobi, one będą chciały w tym jakoś uczestniczyć, w sensie nie będą za bardzo się sprzeciwiać. Ale ten ruch ewidentnie jest zrobiony trochę pod dyktando tego, żeby pokazać, żeby nie dawać powodu, żeby były głupie pytania ze strony WNBA. Ej, my jesteśmy takie, że jak tutaj było tak i tak, to zareagowałyśmy, a wy dlaczego? Jesteście taką wielką ligą. I nagle jedno od drugiego się oddziela ze szkodą dla WNBA, bo tego prawdopodobnie nikt nie pociągnie, tak jak pomaga Adam Silver to robić. I znów teraz być może niektórzy zawodnicy pójdą śladem Kopernika i będą, przepraszam, że nazywam Kopernikiem cały czas, bardzo mi się to podoba, pójdą śladem Kopernika i zaczną w jakiś sposób deklarować swoje poglądy w tych sprawach. I teraz pytanie, czy Liga może nie powinna też się opowiedzieć? Nie wiem, niech wszyscy gracze noszą czarne wstążeczki. Niech wszyscy gracze klękają, albo niech będzie taki kondukt teraz, że wszyscy mają klękać przed hymnem, cała Liga NBA. Bo może jeśli Liga ma ingerować w te rzeczy światopoglądowe i jasno wyrażać swój światopogląd i naciskać, robić naciski polityczne, to powinna być może robić to na dużą skalę. To raz, a dwa, to też nie do końca mi się wydaje, że NBA powinna być takim najważniejszym języczkiem do popchnięcia tego, żeby przemówić im do rozsądku, bo to, tam się dzieją takie rzeczy, nie wiem czy słyszałeś, że Stany w ogóle jakieś tam okoliczne, ja nie pamiętam, ale lista miast jest długa, które zawiesiły trasę autobusów. Tak. PKS-ów, kolokwialnie mówiąc, Greyhoundów ich. Są też Więc Stany, wiesz, które... Są inne instrumenty, którymi można wymóc określoną rzecz, aczkolwiek też mi się nie wydaje, że to jest dobrze, albo niech wrzucą bombę atomową i zabiją wszystkich ludzi w północnej Karolinie, albo każdego zabiorą na jakieś, nie wiem, pogaduchy, bo jeśli ludzie w stanie tego chcieli, a niewątpliwie tego chcieli, to część są ludzi bandą stanie, homofobów, to raz, ale dwa, mają do tego prawo, bo są w swoim stanie, rozumiesz? I tutaj powstaje problem. Hej, jesteśmy w swoim stanie i wy nam będziecie dyktować, co my mamy robić? Wszystko znaczy, jedno, czy to jest wiesz, dobre, czy złe, to wiesz? Nie, znaczy, to nie jest do końca, że NBA dyktuje. NBA po prostu mówi, nie, że... Nie, mówią nawet w Stanach, samych w sobie, wiesz, w federacji. No, ja sobie zdaję sprawę, w sensie... ale to nie jest to, że ktoś im dyktuje. Po prostu mówi, że jeśli wy się zachowujecie tak, no to my się wobec was, w sensie, czy jeśli wy dyskryminujecie tych ludzi, no to my będziemy dyskryminować was. Bo to w tej chwili stan północny Karolina jest dyskryminowany. No, dokładnie, to jest South Park. Oni zdyskryminowali kogoś, jednocześnie teraz są dyskryminowani. Tak. Są dyskryminowani za to, że dyskryminowali. Dokładnie. I teraz mnie cały czas interesuje cały czas sprawa, bo tak jak mówię, mi jest bardzo łatwo się zgodzić z Adamem Silverem. Ja mam takie podskórne poczucie, że to jest dobre, bo NBA może zrobić coś moralnie dobrego tutaj. Tylko teraz pytanie, jak przełknąć tą całą hipokryzję? To, że NBA nie robi moralnie dobrych rzeczy w innych przypadkach, czyli bardzo chętnie bierze kasę z Chin i w ogóle się nie czai, inwestując tam olbrzymie pieniądze i rozwijając ten rynek i ma gdzieś to, że łamane są tam prawa człowieka. I co jeśli chodzi o inne sprawy, czyli właśnie kwestie, które protestuje na przykład nasz kochany Kopernik. Czy NBA w takim razie też nie powinno przy następnej strzelaninie zrobić pełnej jakiejś akcji, nie wiem, nie wpuszczamy policjantów NYPD, ponieważ właśnie zastrzelili naszego czarnego przyjaciela. Tak, złóżmy się na stanową taką naszą prywatną policję, bo ta policja państwowa jest niedobra, bo strzela do ludzi. Chociaż nie, no, każda policja w zasadzie jest stanowa. W sensie... Ale zahacza to dalej też o temat też, no myślę, że najważniejszy, bo to nie jest temat, który powoduje takie zachowania policji, bo też to nie jest tak, że tylko policja jest winna, wiadomo, ale mówię tutaj o temacie wyborów, że to wszystko zmierza do tego, że w ogóle na świecie teraz, powiedzmy od 5 lat, nie dzieje się za dobrze. Ja nie mówię o Polsce i naszych jakichś kłopotach PiS, PO, aborcja i tak dalej, tylko w ogóle na świecie dzieje się niedobrze. Ja nie chcę zaczynać tematu Syrii, Północnej Korei, jakiś tarć w ogóle gdzieś nawet w Europie, ale no dzieje się niedobrze i
zawsze Ameryka jest takim krajem, który jest na górze tej piramidy, która obserwuje resztę i reaguje. Wszystko jedno, czy reaguje jak George Bush, okej, zepsuli nam dwa budynki, to my pojedziemy tam wszystkim, co mamy, czy reagują jak Barack Obama. Jednak pogadajmy z nimi. Teraz do gry wchodzi na pewno jeden gracz, który może być nieobliczalny. I to nie tylko dla swojego podwórka, tylko na arenie międzynarodowej. I to też Polskę dotyka w jakimś tam stopniu. Myślę, że tak. I to jest dosyć, myślę, niepokojące, a to są takie wybory, no czytałem o tym sporo, bo zainteresowałem się tematem, no wybory Kennedy-Nixon to były najbardziej wyrównane wybory w historii, tam przeważyła jakaś setka tysięcy głosów, żeby wygrał Kennedy. Tak? Wiesz, wygrał Kennedy wtedy, tak? Tak. Wiesz co dla mnie jest ten, co dla mnie jest zabawne w tych całych wyborach amerykańskich, to jest to, że gdyby nie, dwa lata temu Hillary Clinton miała zdecydować sama sobie wybrać kontrkandydata w wyborach, który zapewniłby jej zwycięstwo, to powiedziałaby, że Donald Trump. Gdyby Donald Trump miał to zrobić, powiedziałby, że Hillary Clinton. Naprawdę Hillary Clinton reprezentuje sobą wszystko, co jest złe w tym takim widzeniu polityków. To jest taka spasiony wieprz trochę polityczny, który bierze pieniądze tu, bierze pieniądze tam, który nie potrafi już funkcjonować bez tego amerykańskiego lobbingu i reprezentuje sobą wszystko to, co jest postrzegane jako złe przez ludzi w establishmencie. Z kolei Robi złe rzeczy, mówiąc, że Trump robi złe rzeczy jeszcze gorsze i to jest takie nasz wtórne i sztuczne powody. Tak, no przerzucanie się tym, tylko że z drugiej strony masz gościa, który jest tempakiem, i który jest absolutnie nieprzewidywalny, w sensie nie jest politykiem. To znaczy, wiesz, polityka przynajmniej możesz przewidzieć. Trump jest absolutnie nieprzewidywalny, jest tępy, jest uzasadnieniem z kolei wszystkich tych naszych najgorszych instynktów. I ja nie powiem, to jest coś kuszącego w takiej postaci, która mówi fuck you, wiesz, Paweł Kukiz w wyborach prezydenckich polskich. W końcu mówi, what wrong is in America, wiesz, tak, to jest Ameryka, to dokładnie. Nie ma półśrodków. Tu wiesz, wystawia albo białym. Tak, wystawia środkowy palec i mówi... To jest tak, no to my zrobimy tak. I ludzie się są podjarani. Pomijając fakt, że potem powie, że zrobimy jednak inaczej, a potem, że on jednak nigdy czegoś takiego nie mówił. Bo jest ten pakiet. Natomiast ja rozumiem gdzieś jego... To, że on może być atrakcyjny dla ludzi, no bo ile można? W sensie my w Polsce mieliśmy to samo. No, rośnie wkurwienie. W sensie jeśli widzisz tych gości, którzy stają przed amboną po raz kolejny i pierdolą głupoty i słyszysz, że kłamią, bo teraz wszystko jest nagrywane, więc widzisz, że mówią po raz 17 coś innego, a potem robią zupełnie coś innego albo tego nie robią i są nieudolni i nie są po prostu dobrze z tym, co robią, no to potem masz takiego gościa, to nawet jeśli on nie prezentuje sobą nic, a wystarczy, że powie, że wszyscy są chujowi i powie kilka prostych rzeczy, które są łatwe do zrozumienia dla plebsu, to no to jest to atrakcyjny kandydat. Tylko, że niech nas wszystko ma w opiece, jeśli on wygra. Tak, myślę, że cały świat powinien się o to modlić. To jest dla mnie bottom line, bo niech będzie Hillary Clinton, niech będą przekręty, niech będą jakieś afery i tak dalej, ale jeśli Donald Trump wygra, to niech nas ma, jeśli istnieją jakieś siły wyższe, to niech mają nas w naszej opiece, bo właściwie gość może zrobić wszystko i nie przewidzimy, co zrobi. Znaczy to... Może przyjechać do Niemiec i złapać Angelę Merkel za cipkę, bo ujdzie mu to na sucho. Tak, bo powiedział, że na studiach zawsze on z jego kolegami robili tak, że we are trying to crash some pussy. I to zrobi. Nie, ale wiesz co, top 3 rzeczy, które najbardziej są denerwujące w tym wszystkim. Moje top 3 to jest fakt, że nie rozumiem tego, dlaczego nie mają aż tyle debat. Nie mogliby raz a dobrze tego zrobić przed wyborami, przegadać. Ja rozumiem, że to jest Ameryka i mają dużo więcej kłopotów, tematów i zagadnień. No to jest show, przecież to są pokazy, nie? Ale to też to chyba nie jest tajemnicą, to była chyba ostatnia debata była chyba najchętniej oglądaną debatą w historii. Tam były jakieś dziesiątki, 80, nie wiem ile tam, dziesiątki milionów ludzi to oglądało. Doskonały teatr i doskonałe przeróbki z tą piosenką. To naprawdę, Mistrzostwo Świata to ktoś zrobił. Ale to mnie denerwuje bardzo, bo to też powoduje tak, że to wiesz, no wiadomo, no powiedziałeś to, że to jest show i to napina ten balonik i ludzie się interesują, wiesz, i tu dochodzą jakieś takie głupie rzeczy, że są takie rzeczy jak Trump merchandise, że kupujesz ludziki Trumpa, nawet jak on przegra, to i tak na tym zarobi. To jest denerwujące. Druga rzecz, która mnie denerwuje w polskiej opinii publicznej niestety, jeśli chodzi o temat tych wyborów, to jest Jolanta Pieńkowska. Ja widzę tą kobietę, która czyta... Jest podniecona każdym słowem, które jest związane z Ameryką, prezydent, Clinton i Trump. Ona sprawia wrażenie, jakby brała udział w 6 takich wyborach prezydenckich, a wszystko to, co mówi, to są rzeczy, które napisał parę godzin wcześniej Onet.
czy ktokolwiek inny, kto zajmuje się publikowaniem szybkich newsów, że ktoś puścił bąka. Także to już jest straszne. Trzy, Polacy też myślą o tym, że on zniesie wizy. I to jest straszne, że my może ktoś nam w Polsce pokrywać nadzieję, że Trump będzie lepszy dla nas. Bo zniesie wizy. Tak, bo jest bardziej proeuropejski, bo I on ci, chce którzy, gadać z Putinem, z tym i ci chce Polacy, gadać, którzy wiesz. nigdy nie mogli pojechać do Stanów, teraz pojadą do Stanów. Tak, teraz właśnie w tym momencie pojadą do Stanów. Nie mogli Bo czekali na to, czekali na granicy, właściwie stoją na lotnisku od 7 lat, czekają na Znaczy zniesienie wiesz, Przemek, wizy. niewątpliwie to będzie jakiś tam, wiadomo, no on tam gdzieś czytałem, spotykał się i chyba wygrał u mniejszości polskiej w Chicago, to też głupio brzmi. Tam wygrał jakieś tam prawybory, czy jakieś próbne wybory, na Nie, kogo słuchaj, by no, słuchaj, głosować, to wiesz. jest ważny temat dla wielu ludzi. Sam mam dobrego znajomego, którego ojciec jest w Stanach i nie widzieli się od lat, ponieważ on nie może pojechać do Stanów, bo nie dostanie wizy. No Więc. właśnie, no i to akurat byłoby potrzebne, natomiast ja nie myślę wspierać tego człowieka, ponieważ on to zrobi. On na tego nie zrobi i on tego też nie zrobi. Nie mamy się z czym łudzić. Mało tego, my jesteśmy, też dowiedziałem się niedawno, że my jesteśmy w jednym z tych najniższych szczebli, z najniższych szczebli, z niewielu państw, które muszą jeszcze o tą wizę aż tak walczyć, bo w wielu krajach jest już tak ułatwione, że faktycznie trzeba mieć wizę, ale Wiesz co, jest prościej. powiem ci, że wyjazd do Stanów, jeśli chodzi właśnie o to całe załatwianie wizy i potem sprawy na lotnisku, to z jednej strony to było bardzo zabawne wszystko, bo kto wyrabiał wizę do Stanów, ten wie, że musisz rozwiązać test, ja nazywałem quizem właściwie, gdzie musisz odpowiedzieć na mnóstwo pytań, to trwa kurczę 40 minut, robisz to przez internet i są pytania w stylu, czy planuje pan w najbliższym czasie handlować żywym towarem w Stanach Zjednoczonych. Czy ma pan zamiar przewieźć ze sobą na teren Stanów Zjednoczonych heroinę bądź kokainę? I tego typu pytania tam są. I teraz myślę, że jest taki test na poczucie humoru, w sensie takim, że nie chcą tam ludzi, którzy są za bardzo tacy, wiesz, fany czy smart, więc chcą wykosić tych, którzy dla żartu powiedzą, że tak, właśnie to chcę zrobić. Za 3 miesiące tutaj przewożę żywy towar do Stanów. Dobrze, że pan pyta, bo chciałem pytać o formularze do przewożenia paru dziewczyn. Tak, pocietowanych w kawałkach. Dokładnie. Czy mogę przewieźć w bagażu podręcznym więcej niż 100 gramów kokainy na raz? Tak, dokładnie. No dobrze, kto wygra? Wiesz co, ja myślę mimo wszystko, że jakby ten scare factor do Donalda Trumpa jest nawet troszkę większy i mimo wszystko jednak Hillary Clinton ma te mainstreamowe media w kieszeni, w tym sensie, że nawet to ja tej nie Ale te nie media są Trumpa przeważnie. Tak, wiesz co, no nie, no ja nie oskarżam tutaj wiesz, nikogo o złą wolę, jeśli chodzi na przykład o amerykańskich dziennikarzy, amerykańskich artystów, czy amerykańskich, nie wiem, choćby komików, stand-uperów i tak dalej, którzy jadą z Trumpa cały czas. No bo to są inteligentni ludzie, którzy po prostu widzą, że no jest to ewidentnie wybór mniejszego zła w przypadku Hillary Clinton i mówiąc tutaj o mniejszym źle, myślę, że dla wielu republikanów nawet głosowanie na Donalda Trumpa jest bardzo trudne, bo jednak oczekujesz czegoś przewidywalnego, a jeśli masz gościa, którego nie wiesz, co się może wydarzyć i jeśli wiesz, jeśli jesteś w stanie w ogóle pomyśleć, że gość może zrobić jakąś głupotę, nie wiem, mając do dyspozycji broń atomową czy cokolwiek innego, czyli choćby głupotę na poziomie dyplomatycznym, która zmieni świat kompletnie, a jest to możliwe w tym gościa, typu złapanie za cipkę Angeli Merkel, to chciałem nie, dożyć tej chwili. To chyba nie powinieneś głosować na takiego gościa, tyle, nie? Więc myślę, że dużo ludzi pójdzie tym tropem no i zostanie Hillary Clinton i nie wiem, czy to jest takie złe rozwiązanie, bo generalnie przynajmniej wiesz, czego się spodziewać, w sensie nie zaskoczy cię tutaj duże, to nie będzie wiesz, szokująca prezentura, to nie jest wybitna postać, to nie jest jakiś wiesz, lider z prawdziwego zdarzenia, nie jest to osoba, która zmieni losy świata. To po prostu Amerykanie przeżyją 4 lata i pewnie na drugą kadencję też nie ma szans na to, żeby ją wybrać potem, więc to takie będzie bezpieczne rozwiązanie po prostu moim zdaniem. Natomiast wiesz co, ja się boję jednego, no. Moim zdaniem Trump nie wygra tych wyborów i tak na dobrą sprawę będzie, nie wiem, może jeśli dożyje, będzie starał się w następnych wyborach. To też zależnie od tego, co się będzie działo na świecie. Natomiast rzeczy będą dwie. Pierwsza rzecz to będzie naprawdę bardzo duży bój i prawdopodobnie wygra frekwencja. W sensie im więcej ludzi przyjdzie, tym więcej zagłosuje na Trumpa, ale ci ludzie mogą nie przyjść, bo to oleją, bo akurat będą mieli wtedy, nie wiem, dojenie krów albo bicie murzynów z Ku Klux Klanem gdzieś w Teksasie. Wygra Hillary Clinton i ona będzie kreowała taką
powiedzmy, amerykańską politykę, która po roku zmusi Amerykanów do przemyśleń, że ten Trump jednak mógł nam zbudować ten mur z Meksykiem. Że jednak jakbyśmy się dogadali z tymi i z tymi, jak obiecywał Trump, a nie ta baba, to by do tego doszło. I Amerykanie mogą żałować tego, czego nie spróbowali, bo jakby spróbowali, żałowaliby jeszcze 100 razy bardziej. Ja myślę, że tak będą żałować. Cokolwiek się wydarzy, to jest cokolwiek mówić o Baracku Obamie, to Barack Obama jednak wlewał gdzieś tam w serca wielu ludzi nadzieję i ludzie generalnie byli zadowoleni, ci, którzy na niego głosowali po jego prezydenturze, z wszystkimi plusami, minusami, kwestia pewnie poglądów, kwestia tego, w co wierzysz, jaki masz światopogląd. Natomiast nie było takiego, o kurwa, fuf, co się wydarzyło, nie? A teraz myślę, że coś takiego będzie. Będzie taki ciężki kac, tak czy siak. Cokolwiek się wydarzy, będzie ciężki kac i Ameryka będzie przeżywała tego kaca. Ale jeśli wygra Trump, to będzie tak samo, pamiętasz taki film, może nie oglądałeś, ale chyba oglądałeś, wszyscy to oglądali, to było z 10 lat temu. Idiokracja, gdzie Terry Crews grał takiego czarnego, szalonego prezydenta Camacho chyba. I to było takie, wiesz, odrealnienie, co byś, wiesz, grał na gitarze w Senacie, szampan, petardy, wiesz, no taki klimat trochę. I jeśli Trump wygra, to obawiam się, że on też może nie mieć za dużo instrumentów i będzie trochę jak papież, że jestem na piedestale, ale tak naprawdę nie mogę zrobić nic. Mną kontroluje, CIA, służby, znaczy, gdzieś tam. To też nie dramatyzujmy. Wiadomo, że to nie jest tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych może aż tak dużo, jak nam się wydaje. To jest cały system tam wsparcia, który na pewne rzeczy mu na pewno nie pozwoli. Ale to a propos tego, co mówisz, mi się bardzo polecam ostatni stand-up Jima Jeffriesa, australijskiego komika, który ma tam krótkie 5-6 minut o Trumpie, który zaczyna właśnie słowami, że jest w nim taka mała część jego, która myśli sobie fuck it, let's do it. Fuck it, let's do it, tak. I to jest pewnie coś, co dużo ludzi ma gdzieś w sobie i ma taką myśl, a co by się wydarzyło, bo jeszcze właściwie nikt tego nie spróbował, nie? W sensie... No ale Przemek, to bardzo jest populistyczne, kiedy mieszkasz gdzieś przy granicy z Meksykiem, masz dosyć przekraczających tych ludzi twoją granicę, bo cały czas musisz się budzić i myślisz, czy to złodzieje i wychodzisz ze strzelbą, a to dalej są ci imigranci. Chcesz tego muru. Tak, no tak, chcesz tego muru, chcesz... Nawet jak 90 rzeczy, które mówi Hillary Clinton jest okej, okay, to 10 rzeczy Trumpa z tym murem tak. Wygrają sytuację. Chcesz, wiesz, tego muru, chcesz, nie chcesz, żeby zabierali ci twoją giwerę, nie chcesz, żeby mieszkał obok ciebie muzułmanin, żeby modlił się na dywaniku. Są te proste rzeczy i tylko to są te proste rzeczy, proste odpowiedzi. Wiesz, na poziomie 5-letniego dziecka to jest coś istotne. No, nigdy w życiu nie zbudujesz czegoś na tego typu emocjach. Jeśli ktoś cię nie lubi, i ty zaczniesz go też nie lubić i uderzysz go, no to spowodujesz tylko tyle, że on cię przestanie lubić jeszcze bardziej i będzie chciał ciebie uderzyć jeszcze raz i będziecie się po prostu bili. No to jest w przedszkole to, co robi. To prawda. I pytanie, czy chcesz, no chcesz przedszkolaka jako prezydenta Stanów Zjednoczonych? No i to jest ważne pytanie chyba dla wszystkich. My nie głosujemy oczywiście, no ale to jest człowiek, który ma realny wpływ na to, co się dzieje na świecie, niestety. No i w jakiś sposób, jeśli wygra, może mieć realny wpływ na ligę po prostu, samą w sobie. Ekspansja, kraje, które mogą nie do końca chcieć rozmawiać, mogą być zaognione stosunki z Chinami i tak dalej, i tak dalej. Nie podejrzewam, bo Trump jest biznesmenem, czego nie można mu odmówić, te pieniądze mniej więcej. Ja pomijam kwestię, że on tam nie zgłosił czegoś do podatku i zgłosił swoją upadłość 400 razy, mając 100 miliardów na koncie. Ale mimo wszystko pracował, robił biznesy, wszystko jedno jakie, a Hillary Clinton poza tym, że przyłapała swojego męża na tym, że ktoś mu to robił dobrze pod stołem, nie zrobiła chyba specjalnie nic. No ja i... nie wiem, nie przypominam sobie, żeby Hillary Clinton była jakąś super, hiper ważną postacią w historii USA, która coś zrobiła ważnego. Nie, no Hillary Clinton jest zupełnie przezroczysta. Mówię, to jest fakt, że Hillary Clinton zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jest... powinna ucałować Donalda Trumpa potem za to. Generalnie, no. Bo to Donald Trump wygra wybory Hillary Clinton. Potargać go po włosach tych. Nie to, żeby tam był jakiś większy wybór. No kurczę, kontrkandydatem Donalda Trumpa był Ted Cruz, czyli generalnie psycho. No. Gość, który jest pierdolnięty, przepraszam za słowa, przepraszam, że urażę wszystkich naszych konserwatywnych słuchaczy, ale wystarczy posłuchać, co on mówi. Zresztą podobnie są też kandydaci niezależni w Stanach Zjednoczonych, którzy też są fantastyczni. I też ich wypowiedzi po prostu są genialne. Także to nie jest to, że jest jakiś fantastyczny wybór tam, nie? Tylko to wynika z bardzo konkretnej rzeczy. No to te wybory prezydenckie w Stanach to jest show, to jest reality show właściwie. I dlatego mamy, nie będę mówić mamy, ale dlatego są tacy kandydaci. Jacy są pewnie, bo gość kumaty, inteligentny, który będzie chciał w to konkurować, no nie ma siły ognia.
Jak myślisz, jak długo przetrwa Charlotte Hornets w takim Świat? układzie? Nie, świat to krótko, ale Charlotte Hornets. Nie, ja myślę, że przetrwanie, tam są zbyt duże naciski. Myślę, że to też jest taka sprawa, o której się zapomni. To wiesz, co może jest inaczej, jak szybko Michael Jordan się zniechęci, że wszystkie PKS-y nie dojeżdżają, mleka nie dowożą i w ogóle co, nie, to też, kible wiesz, zamknięte, wiesz. To też chodzi o to, jeśli chodzi o całą, o całe to prawo, to chodzi o to, że w tym prawie na przykład nie ma zapisów o tym, w jaki sposób powinni być karani ludzie za niestosowanie się do tego i tak dalej. Także to jest bubel prawny, który generalnie nie ma, to jest bardziej spór ideologiczny niż ma taki wymiar praktyczny, który na poziomie tam indywidualnych osób jest niekorzystny czy nieprzyjemny często, ale nie ma to nie jest jakaś masowa taka rzecz, że nagle zmieniło się życie w stanie Północnej Karoliny i nagle w ogóle jesteśmy w innym miejscu. Tam tak dużo się pewnie nie zmieniło. I na ile czytałem, też nie miałem takich opinii, to są raczej właśnie takie indywidualne przykładki, że ktoś nie wie, do której toalety pójść, czy faktycznie ktoś kogoś nie obsłużył w knajpie, czy jakaś firma nie zwolniła gościa, bo ponieważ jest gejem na przykład. To nie jest jakaś tam masówka na pewno. Także to jest spór ideologiczny, więc myślę, że to szybko minie, zostanie gdzieś tam przykryte. A nie sądzę, że Michael Jordan przenosił zespół ze swojego stanu, nie sądzę, żeby Adam Silver chciał się na to zgodzić też. No czy wiesz, nie będą mieli wpływu, jeśli będą się działy brudne rzeczy i naprawdę będzie się działo źle, bo myślę, że Północna Karolina odpuści, w końcu coś się stanie, myślę, że odpuści. Dostaną myślę, że tak w ciało, że... Szczególnie, że dla nich to nie jest, dla nich to mówię, też jest, dla drugiej strony też jest spór ideologiczny, to nie jest coś, za co warto walczyć, w sensie pewnie dla nich. Tak, bo będzie prosty wybór, no albo chce mieć, brzydko powiem, pedał free toaletę, albo chce mieć pracę. I na pewno na koniec będzie odpowiedź, już mam to gdzieś, już niech sobie chodzą nago nawet, ja chcę mieć pracę i co jeść. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, no bo powinniśmy mieć to gdzieś, moim zdaniem. No, poza tym ja nie wiem, do jakiego incydentu doszło, że powstała taka ustawa, taki bill po prostu. Nie wiem, czy oni po prostu jakiś strajk zrobili, że stali kolejkami wszyscy transgenderzy, nie wiem. Zawsze będę wychodził z założenia, że jeśli ktoś próbuje tworzyć prawo, które odnosi się do chodzenia do toalety, no to coś jest nie tak już z gruntu. Jakiekolwiek to prawo by nie było, to coś jest nie tak. Jak coś jest toaletą, jest coś nie tak, ja się nie, zgadzam. Nie, no jak ktoś chce regulować to, kto, gdzie i jak robi kupę, no to mamy chyba problem z systemem. Dobrze, skoro jesteśmy przy kupie, to uwaga, będą spoilery, Przemek. Ale jak oceniasz nową serię South Parku, nowy sezon? Bardzo dobrze oceniam nową serię South Parku, nowy sezon. Jestem dużym fanem generalnie. Wciągnąłem ostatnie odcinki bardzo szybko. Jestem, pomijając, wiesz, to, o czym mówiliśmy, że się dużo zmieniło, że jest już od dwóch, trzech sezonów jest fabuła, jest ciągłość i tak dalej, więc też bardziej zachęca to być może do oglądania odcinka po odcinku, ale jestem wielkim fanem sceny chyba z odcinka numer 2 końcowej z muzyką, nie wiem, czy to był Hans Zimmer, czy jakaś inna muzyka filmowa, kiedy dziewczęta postanowiły rozstać się tak ze swoimi mężczyznami, a ci padali na kolana z płaczem. Tak, dokładnie, jakby coś umarło monumentalne, w ogóle. No. Monumentalne i epickie. Jestem wielkim fanem tego co tam się wydarzyło. Nawet chyba Butters stracił dziewczynę z Kanady, która... Nie, przepraszam, ten brat Kyla chyba nawet brat stracił. Kyla, no. Tragedia. I Kanadyjczycy zawsze są w temacie najlepsi, ale tutaj się... Też fantastyczny był Cartman znikający ze zdjęcia, kiedy tak, i ta policja, która puka do ojca Kyla, że już on myślał, że dowiedzieli się, że on pisze te komentarze w internecie, a tu jest, przepraszam, ale czy widział pan tego chłopca? I ten park, ludzie, którzy już nic nie znaczą i każdy siedził kompletnie... Nie ma Twittera, zniknął z social media. Albo jak ta dziewczyna zniknęła z Twittera i było spotkanie, gdzie każdy miał napisać coś miłego na Twitterze na jej temat. Tak, świeczka była, jakby umarła. No, uważaj, uważaj, przyjdzie taki moment, też kiedyś usunę Twittera i zniknę z życia wszystkich ludzi. I przyjdzie policja do mnie do domu się pytać, gdzie jesteś. Gdzie jestem? No. Tylko trzeba będzie w parku, ale nie będziesz chodził z siusiakiem. Co się stało? Winner's out. To już... Ja już pomijam rozwinięcie tej kwestii tego, że wiadomo, Kopernik, jak my o nim mówimy, ale w ogóle w tym jednym odcinku, że proszę przed hymnem wstać, usiąść albo coś tam albo zrobić, co się chce. JJ Abrams, tak, JJ Abrams uratował hymn. Dobra, bo robimy spoilery, może niepotrzebnie polecamy. Nie, właśnie potrzebnie, nie. Znaczy i tak dużo nie powiemy. Jednej rzeczy tego nie rozumiem i pewnie wy też nie zrozumiecie. Co to jest za skojarzenie z Member Berries? Czy znaczy, mam jakiś pomysł na to?
że w sensie, że Amerykanie teraz tęsknią, tak jak ten Trump powiedział, ale powiedział to kiedyś też, Boże, jak się nazywał ten, co grał w filmach, ich prezydent, Ronald Reagan. Ronald Reagan, że zrobimy Amerykę świetną jeszcze raz. I myślę, że Member Berries to jest takie coś, że każdy Amerykanin ma, co się działo w latach 90., ale było fajnie, NASCAR, piwka, a teraz jest bezrobocie i nie ma połowy Detroit, bo korniki zjadły. Może tak. A Nie co wiem, to, ale... Member Berries, masz jakiś pomysł na to? Bo ja muszę dojść do genezy do tego, co to jest. Wiesz co, właściwie czytam właśnie o tym i nie wiem, musiałbym więcej czasu Są poświęcić. artykuły. Tak, no wiadomo, jestem. No ale nazwanie kandydatów prezydenckich jest jak najbardziej trafne. To jest próbka jeden do jednego. No polecamy. No, jeśli ktoś wcześniej oglądał South Park i stwierdził, że to jest głupi serial, który polega tylko na tym, że pan Bobek daje buziaka w policzek i jest kubką, która potrzebuje i szuka Jezusa, który ma program radiowy i dlatego nie oglądaliście, to się mylicie i koniecznie go obejrzyjcie. Przemek, mam do ciebie jedno bardzo podstawowe pytanie. Czy jest jakaś mniej śmieszna liga koszykówki ekstraklasowa niż w Polsce? Mówię o tym, co się ostatnio stało z zawodnikami Stalmetu. I w ogóle z tym, co się dzieje wokół Stalmetu, bo myślę, że o tym też warto pogadać, skoro mówi się już o problemach. Wiesz co? Patrzę, ten błędy się zdarzają. W sensie, ja uważam, że na takim poziomie profesjonalnym błędy się nie powinny, takie błędy się nie powinny zdarzać. No ale mówię też o robimy całej błędy. sytuacji Tak, z tak, tak, prezesem. tak, tak, tak. Ale to, co się wydarzyło na stronie prezesa Jasińskiego, jego podejście trochę rozumiem. To jest taki polski Mark Cuban, w sensie takim, że wkłada kasę, jakąś tam robi. Nie można mu odmówić wyników, bo jednak Stelmert ma te wyniki przez ostatnie lata i coś tam zbudował, więc też ewidentnie ten argument, który on zazwyczaj podaje, że odwalcie się od nas, ponieważ my mamy wyniki i robimy coś dobrze, ma sens, no bo najwyraźniej robią coś dobrze. Nawet jeśli na tym poziomie polskim niewiele być może wystarczy, żeby robić coś dobrze, czasami wystarczy trochę więcej pieniędzy, ale zachowanie agentów koszykarskich, jak się dowiedziałem, bo ja nawet nie wiedziałem, że to są agenci, którzy komentowali jego wypowiedzi na Facebooku, jest, w sensie opuściłem ręce, nie wiedziałem, co powiedzieć kompletnie, jeśli to są ludzie, którzy decydują de facto w dużej części o tym, co się dzieje z zawodnikami, co się dzieje gdzieś tam za kulisami w polskiej ligi, no to ich poziom wypowiedzi, kultura wypowiedzi, bo przepraszam słuchaczy, no my sobie rzucimy tutaj okazjonalną kurwą, ale jeśli jestem w pracy, jestem profesjonalistą, to jestem profesjonalistą i nigdy w życiu bym sobie nie pozwolił na coś takiego w relacjach, powiedzmy, biznesowych. A oni sobie pozwalali i to pozwalali sobie w taki sposób, że myślałem sobie, że ja bym w życiu z takim gościem nie chciał pracować, jak panowie agenci, którzy wypowiadali się tam na profilu pana Jasińskiego. I pomijając fakt, że pan Jasiński wchodząc, robiąc jakieś wojny tutaj z Łukaszem Ceglińskim z polskiego kompletnie kosza, w ogóle strzelając sobie w kolano. Tak, to jest strzał w stopę i kompletne niezrozumienie wciąż w Polsce wśród wielu ludzi związanych ze sportem tego, jak ważne są media i jak to jest symbioza pomiędzy klubem a mediami, że nie chodzi tutaj, żeby całować komukolwiek tyłek absolutnie, ale chodzi o to, że to musi być w sensie... No krytyczne naświetlenie prawdy tak, spowodowało media, po prostu wymiot żalu. No. Media i kluby nawzajem żyją z siebie. A też Łukasz Cegliński, no mówmy się, nie napisał niczego hardkorowego, nie zwyzywał nikogo, nie napisał niczego poza faktami, nie pociągał tych faktów, tylko napisał coś, co chyba wszystkim się wydaje, bo jeśli takie problemy się tworzą, jakieś takie nieprofesjonalne wpadki się zdarzają, to znaczy, że gdzieś problem jest i to nie są przypadki, to nie oszukujmy się. Więc teraz pytanie, czy w takim razie mamy to zamieść pod dywan, czy można o tym napisać, bo może można o tym napisać, to jest merytoryczna i konstruktywna krytyka i wyciągnąć z tego wnioski i sprawić, żeby to się nie stwarzało, nie działo w przyszłości. A mam wrażenie takie, że prezes Stelmetu ma podejście na zasadzie, że przyznałem się do winy, bo przyznał się do winy i to też było super, powiedział, że okej, zawaliliśmy, nie tłumaczył się bez sensu i to mi się akurat bardzo podobało, ale to nie oznacza, że media nie mają prawa o tym napisać i nie mają prawa tego wytknąć. Jasne. Tak działa ten biznes po prostu. Tak samo mógłby, znaczy wiesz, dla mnie koronnym takim, nie wiem, punktem, do którego ja się przyczepiam, bo ja nie oszukuję nikogo, sam siebie też nie. Ja może w ostatnich, nie wiem, kilku latach jakoś tam bliżej przyglądam się kadrze Polski, zdarzy mi się tam coś tam popomagać, popatrzeć w pierwszej lidze, ale jakoś nie jestem bardzo, bardzo blisko przy tym. Ale im bardziej zbliżam się do tematu ekstraklasowego, to cały czas przychodzi do mnie to porównanie pana prezesa, który powiedział, że
tam w którymś tym punkcie, że ile ja to nie zrobiłem, to miasto było nigdzie, ja w końcu zbudowałem tutaj klub od zera, osiągnęliśmy sukcesy, Euroliga, bla, 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 Mistrzostwa Polski i tak dalej. Wiem, że Rosa Radom nie zrobiła jeszcze nic takiego, hej do przodu, super w kraju. Mają na to czas i chyba będą w tym sezonie to robić. Ja nigdy nie słyszałem ze strony włodarzy Rosy Radom takich wypowiedzi. A oni też powinni, wiadomo, nikt ich za specjalnie nie atakuje, bo tam się nie dzieją takie rzeczy chyba jeszcze, które by powodowały takie fale krytyki. Ale nie słyszałem nigdy, nawet jak były jakieś nieduże fale krytyki, nigdy żadnych słów, które były właśnie takie jak pana prezesa. To ja wiem, że ludzie są różni, to są czasami różnice klas kultury, granice nerwów i tak dalej, bo nikt nie powiedział, że on jest bucem i hamem, może po prostu jest nerwowym człowiekiem, jak powiedziałeś, jest Kubanem. Traktuje to personalnie osobiście, tak, bo tak, on przywiózł to Volkswagenem do nich i zbudował to od zera i tutaj chwała mu za to, że tacy ludzie są. I też ma rację w 100%, jak ciężko jest przynieść pieniądze do koszyków. Tak, oczywiście, że tak. To jest naprawdę straszny, tytaniczna robota to jest. Ale nikt tego nie kwestionuje przecież. W sensie nikt, żaden z dziennikarzy, który pisał, tego nie kwestionował, że nikt nie kwestionuje wkładu, który on wyłożył, nikt nie kwestionuje tego, ile to było wysiłku, nikt nie kwestionuje ich sukcesów z Telmetu, ale no, jeśli zdarzają się tak nieprofesjonalne wpadki, to znaczy, że gdzieś jest problem. I teraz pytanie, czy... co z tym zrobić, no i można, wiesz, ja bym sobie życzył, bardzo chciałbym, żeby, wiesz, właściwie wszędzie było więcej ludzi takich jak Steve Kerr. Ludzi, którzy potrafią się otoczyć mądrymi ludźmi, którzy słuchają innych ludzi, którzy znają się być może troszkę lepiej, bądź mają inną opinię, którzy nie mają w sobie takiej pychy jakiejś i nie są tacy chętni, żeby mówić, czego to oni nie osiągnęli, czego to oni nie zrobili, jacy nie są zajebiści, którzy potrafią docenić innych ludzi, którzy mają wokół nich umysły i nie zabierać im tej chwały, a jednocześnie mieć w sobie tę pewność siebie i wiedzieć, że robię coś dobrego i robić to dalej. Bo to jest dla mnie, Steve Kerr to jest w ogóle dla mnie wzór takiego gościa, który powinien prowadzić taki biznes jak klub koszykarski. No niby tak, ale wiesz, zawsze jest inaczej wyprowadzać psy na spacer cudze, a zawsze jest inaczej hodować tego psa w domu. Wiesz. Oczywiście, ja zdaję sobie też sprawę. Ja też, jak mówię, no ja też nie chcę... Ale wiesz, dlatego użyłem przykładu Rosy Radom, która od naprawdę kilku lat poszła bardzo do przodu. Wiadomo, dzięki kasie, dzięki właścicielom. Zawsze musi być pieniądze. Pieniądze, jeszcze raz pieniądze. No ale z drugiej strony, jeśli mają pieniądze, jeśli firma dobrze prosperuje, to czemu nie, skoro i tak chwała im za to, że zainwestowali te pieniądze u siebie w domu. A nie wyjechali z nimi gdzieś, powiedzmy, do Warszawy czy coś. Są lokalnym interesem i robią to wszystko u siebie. To jest naprawdę super fajne. Ja myślę, że duży problem jest taki być może u takich ludzi właśnie jak prezes Telmetu. To jest taki problem, że mają, uznają zawsze, że ludzie mają złe intencje. Czyli ktokolwiek podejmie jakąś krytykę, to ta osoba od razu uznaje, wiesz, dopowiada sobie, że on na pewno jeszcze myśli, że jestem chujowy i na pewno jeszcze mówi, że jestem taki i taki i na pewno mnie po prostu nie lubi. A czasem chodzi po prostu o to, że jedna rzecz jest nie taka i ktoś o tym wspomniał i można to przyjąć jako konstruktywną krytykę i wyciągnąć z tego wnioski, bądź nie wyciągać z tego wniosku, masz to prawo, albo to zignorować. No dokładnie. A nie tworzyć jakąś taką dziwną atmosferę, bo wiesz, rzeczy, gdzieś klasę klubu, gdzieś takie rzeczy jak wizerunek, to się tworzy latami, a zniszczyć go można tak naprawdę jedną wypowiedzią. Dokładnie. To się dzieje, to są te problemy i teraz Telmet, wiesz, fantastyczny klub na skalę Polski, na polskiej skali, dominator przecież ostatnimi czasy, gdzie działo się dużo bardzo fajnych rzeczy i reaguje w ten sposób, no psuje sobie wizerunek po prostu i nie wiem, czy warto to robić. Ja wiem, że to pewnie jest, wiesz, na pewno jest frustrujące dla takiej osoby, bo myślę, że każdy z nas to przeżył, że coś tam robił w życiu i nagle ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, jak to się robi, przychodzi i mówi, że tu, tamto. I teraz to jest bardzo trudne, żeby, wiesz, emocjonalnie nie podejść do takiej krytyki, bo myślisz sobie, kurde, stary, przecież ty nie masz pojęcia, o czym mówisz, a ja wiem, bo ja w tym siedzę w biznesie. Ale zawsze lepszym podejściem jest zastanowić się, czy nie ma w tych słowach chociaż trochę sensu. Bo może można się czegoś nauczyć na ten temat. Nie no, w wielu tych słowach można powiedzieć, że to w jakiś taki połowiczny sposób, pół na pół można podzielić tą jego wypowiedź, ale w wielu sprawach miał rację i niewiele osób sobie o tym zdaje sprawę, ale też zgodzę się z tym, że po prostu ludzi, ja nie mówię o dziennikarzach albo ludzi ze środowiska, ale prostych kibiców, mieszkańców, jakichś diehard fanów zespołu, to zawsze będzie ich interesowało, żeby ich klub reprezentował się jak najlepiej, a reszta ich gówno obchodzi. To też jest głupie podejście. Wszystko nas, nie interesuje nas nic, ma być dobrze. I będziemy mieli do ciebie, człowieku, pretensje, bo ty tym zarządzasz.
a nie tak, do tylko, nikogo innego, wiesz. Ale jak jesteś na takim stanowisku, to musisz sobie zdawać tę sprawę. W sensie, jasne, wiesz, a przede wszystkim umówmy się, masz od tego kogoś, kto zajmuje się takimi wypowiedziami. Nie powinny płynąć w ciebie personalnie. No to przede wszystkim. To jest człowiek, wiesz, twój asystent, twój zastępca, cokolwiek. I mówi nie, przepraszam, dziękuję, a nie... Wiesz, co mnie fascynuje w NBA na przykład, to jest to, że tam takie rzeczy też się zdarzają. Też się zdarzają wpadki, zdarzają się źle zarządzane kluby Sacramento, Phoenix Suns przez wiele lat na przykład. Nowy Jork, przecież patologia ciężka i to na największej scenie świata. No i to a mimo trwa tego, dalej. Tak, a mimo tego my słyszymy jednak, dociera do nas bardzo przefiltrowana to rzecz. Nawet takim Sacramento, gdzie prawdopodobnie tam z tego, co do nas dociera, można wysnuć taki wniosek, że tam naprawdę się dzieją patologiczne rzeczy. Na poziomie komunikacji między pracownikami klubu, tam ze sobą nie rozmawiali, albo się obrażali na siebie, albo byli w otwartym konflikcie, co działało na niekorzyść klubu. Do nas docierają takie strzępy tego wszystkiego. I to jest fascynujące, że da się w sensie zatrzymać te rzeczy w szatni i wiadomo, że zawsze coś będzie nie tak. To nie jest tak, że wszystko jest idealnie, że ludzie się nie zawsze dogadają, zawsze będą jakieś problemy, zawsze ktoś popełni błędy. No czynnik ludzki, nie przeskoczysz tego, ale możesz kontrolować inne rzeczy. A jeśli właściciel klubu wypisuje takie rzeczy na swoim własnym Facebooku, a potem wdaje się w głupie dyskusje z agentami koszykarskimi, którzy nie reprezentują żadnego poziomu na poziomie kultury osobistej moim zdaniem, no to jest gdzieś problem. No. Polska. No nic, Przemek, kończymy. Jest strasznie nudny, jesienny dzień. Przecież ale... wszystkie istotne tematy dla świata.